Siema, siema, kuciski. Dzisiaj zaprezentuję wam bardzo, bardzo, ale to fajną grę dla fanów Souls-like'ów. Jest to mianowicie Death's Door, który opowiada o przygodach kruka, który za mrocznymi drzwiami jest takim duszyżniwiarzem. Naprawdę urzekła mnie ta gra, bo jest mega wiele mechanik, które można zobaczyć w Dark Souls. Jest tutaj dynamiczna walka, oczywiście dodżowanie rolem i no zaraz zresztą zobaczycie kilka takich bardzo, bardzo nawiązujących elementów do Dark Souls. Jest tutaj oprócz tej rozmowy, tutaj aktualnie gdzie się znajdujemy z NPC-tami, tutaj jest taka nasza baza wypadowa. Tutaj też będziemy dodawać sobie level i będziemy zawsze tutaj wracać jak przy ogniskach w Dark Souls. To jeszcze na przykład mechaniki RPG i no oczywiście znajomi, bardzo dziwnie wyglądająco znajomo NPC, którzy są no praktycznie, może nie w 100%, ale w dość dużym procencie zerżnięci z Dark Souls. Jeżeli graliście kiedykolwiek w Dark Souls albo jakieś inne Souls-like'i, to będziecie czuć się tutaj jak w domu. Tak jak widzicie, dostaliśmy nasze zadanie wracając z urlopu, że tak zażartuję, i pojawiły nam się pierwsze drzwi, które właśnie zaraz sobie przejdziemy, żeby pozbierać duszyczki na świecie. No i pokazać wam tutaj, jak wygląda ta cała rozgrywka, łącznie z walką, z rolami i no, jakichś tam fajnych NPC pokażemy i pierwszą walkę z bossem, żeby zbyt dużo nie spoilować. Tutaj zobaczcie, wchodzimy za drzwi i mamy pierwszą fajną, logiczną zagadkę, mianowicie musimy tutaj uderzyć cyk i drzwi nam się otwierają. Tutaj jest takich więcej zagadeczek, tutaj troszeczkę jest walki łukiem, jak możecie dobrze sobie zaobserwować, i tutaj zobaczcie, znana z Dark Souls mechanika skrótów. Tak naprawdę zobaczcie, tutaj jest nasze ognisko, które jest drzwiami akurat w tej grze. Pierwsza walka z bossem i tutaj chciałbym, żebyście się skupili i zobaczyli, jak pięknie ta gra działa w pełnym tempie, jak już walka jest dynamiczna i no zobaczcie, nie ma tutaj nic dodać, nic ująć. Boss jest mega ciekawy, choć to pierwszy boss, świetnie wyglądający. Ma totalnie przepiękne animacje. Fani Dark Souls i innych gier tego typu na pewno poczują się tutaj jak w domu. Warto też nadmienić, że gra jest aktualnie w Game Passie, nie waży dużo, także no, zapraszam tylko i wyłącznie pobierać i rozkoszować się tą grą, którą i tak w abonamencie, jak macie, to chyba nie wadzi spróbować, prawda? Zobaczcie tą mnogość tutaj animacji, technik, teraz musimy uderzać nogę, jest jakaś taka specjalna taktyka, żeby ten boss nie był taki prosty, żeby się wywalił, i naprawdę wiele bossów jest w tej grze i wiele osób na bossów ma naprawdę, ale to naprawdę bardzo fajne mechaniki. Zapraszam was do tej gry, nawet jak nie jesteście miłośnikami Dark Souls, ponieważ jest to super taka fajna slashówka zręcznościowa i tutaj nic dodać, nic ująć, po prostu musicie, jeżeli lubicie tego typu gry, no to spróbować. Proste. Oczywiście tutaj zrobię szybkie cięcie i pokażę wam jakieś inne urywki z gry, gdyż nie chcę wam spoilować ani tutaj w najmniejszym stopniu nic więcej, ponieważ no, ten świat gry naprawdę jest cudowny, ten asset urzeka i bardzo bym sobie życzył, żebyście zagrali po prostu w tę grę. Tutaj możecie zauważyć, że są też skrzynki do rozwalania, tak jak w Dark Souls. O, i tutaj cyk, mamy powrót do naszej bazy. Oczywiście jakaś taka właśnie wstawka po pierwszym powrocie do bazy, po pokonaniu bossa, bo jest tutaj oczywiście fabuła i no to takie tutaj poradzenie się głównego NPC, jak wydać swoje punkty nauki, także to nie jest żaden spoiler. Przechodzimy płynnie do następnej walki, ponieważ no musicie zobaczyć jeszcze, chociaż tutaj z jeden element w tych 300 sekundach na pewno nam się zmieści, który was zainteresuje, bo zobaczcie, jest tutaj taka typowa też wybijanie przeciwników falami. Gra jest mega dynamiczna, jest na pewno co w niej robić. Ja uwielbiam takie gry odpalić sobie na wieczór, kiedy po prostu chcę przewietrzyć, że tak powiem, sobie głowę, nie myśleć za dużo i nie mam ochoty na jakieś takie mega wielkie, popularne tytuły jak w ostatnim czasie, na przykład Dying Light. Mnogość tutaj tych przeciwników też jest wielka i są zróżnicowani. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mówił do was Paradise124, zapraszam do oficjalnego klubu Gracz z Polski, zasubuj film, jeżeli ci się podobał. Mam nadzieję, że zmieściłem się mniej więcej w 30 sekundach.